Przed premierą gry przechodzą wiele zmian. Początkowe plany czy założenia często różnią się od finalnej wersji. Podobnie było z Wiedźminami od CD Projekt Red. Między innymi początkowo miało się w nich pojawić więcej potworów, spośród których kilka ciekawszych postaram się wam dzisiaj zaprezentować. Zapraszam do oglądania. Manticora, potwór przypominający lwa z ogonem jak u skorpiona, zakończonym ostrym żądłem zawierającym jad oraz z nietoperzymi skrzydłami. Podobno zabiły one stokrotnie więcej osób niż smoki. Miały się one pojawić w trzecim Wiedźminie, a ich gniazdo miało znajdować się w pobliżu Kaer Morhen. Bestia ta miała być bardzo silnym i odpornym przeciwnikiem, co za tym idzie jednym z najbardziej wymagających. Wielka szkoda, że się nie pojawił. Wielu graczy liczyło jednak na jego obecność w jednym z dodatków. Przykładem potwora, który miał pojawić się w podstawce, a dodano go dopiero w dodatku, jest Charley. Kolejnym ciekawym monstrum, którego w Wiedźminie trzecim nie znajdziemy, jest Wisielec. Powstawał z człowieka, który pożegnał się z życiem w sposób, jaki możecie się oczywiście domyślić. Swoją liną owiniętą wokół szyi miał wykorzystywać do walki z Geraltem, m.in. dusząc go lub unieruchamiając. Miał pojawiać się tylko w nocy. Naprawdę szkoda, że nie pojawił się w grze, bo walka z nim mogła być naprawdę interesująca. Korret miał przypominać wyglądem olbrzymią sowę i potrafić zamykać Geralta w niewidzialnym więzieniu. Pamiętam doskonale, że pojawił się w książce i był inteligentnym potworem, z tym, że mieszkał w podziemiach. W Psychologiusie jego wygląd nie został szczegółowo opisany, ponieważ, cytuję, słów szkoda tracić na kurwiego syna. Mógłby to być kolejny potwór, z którym moglibyśmy porozmawiać. Odpocznijmy chwilę od Wiedźmina trzeciego. W jedynce miał pojawić się lykantrop Szczurołak, czyli człowiek potrafiący przemieniać się w ogromnego szczura. Możemy dowiedzieć się o nim z zapowiedzi pierwszego Wiedźmina z 2006 roku. W Wiedźminie pierwszym miały pojawić się również szkielety, wichty czy gobliny, ale o nich wiem tylko tyle, że się nie pojawiły. Wróćmy więc do Wiedźmina trzeciego. Wyobrażacie sobie, że podczas walki wasze sterowanie uległo odwróceniu? Taką umiejętność miał posiadać Belt, dziwny stwór potrafiący wpływać na umysł Geralta. Jeżeli ktoś nie zrozumiał, jeżeli znaleźliśmy się pod wpływem jego czarów, wszystkie komendy ruchu miały przez jakiś czas działać w przeciwną stronę. Na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć coś o Gnieciuchu. Miał być to szczurzy czarodziej, który nie jest typem dosłownie silnego przeciwnika, lecz miał nadrabiać to sprytem, szybkością i zwinnością. Ponadto otaczał się on armią małych gryzoni. To wszystko, co miałem wam do zaprezentowania w dzisiejszym odcinku. Napiszcie w komentarzach, który z wymienionych dzisiaj potworów jest waszym faworytem i czy podoba wam się taka forma filmów. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, łapkowania i dołączania do grupy Wilki Geralta. Cześć!